Kompleks Sztygarka i Szyb Prezydent to jedyna atrakcja turystyczna na szlaku zabytków techniki w Chorzowie. Jest pomysł, by to zmienić. Prezydent miasta powołał zespół do spraw utworzenia Muzeum Hutnictwa, którym kieruje miejski konserwator zabytków. Miasto zakupiło teren po dawnej stalowni razem z jeszcze kilkoma innymi obiektami, między innymi z zabytkową halą dawnej elektrowni Huty Królewskiej, późniejszej Huty Kościuszko. Ta hala jest własnością miasta, została zinwentaryzowana, został przygotowany projekt renowacji tej hali już pod przygotowanie ewentualnie później ekspozycji, czyli taki zawierający remont dachu, izolację fundamentów, remont elementów konstrukcyjnych, remont elewacji, wymianę ślusarki okiennej, drzwiowej. Także taki chcielibyśmy otrzymać taki stan jakby deweloperski, czyli żeby potem się zastanawiać, co i jak tam włożyć. Mamy uzyskane pozwolenie prawomocne na budowę. Została ta hala wpisana do rejestru zabytków. No i w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że wystąpiliśmy do ministra kultury i dziedzictwa narodowego z taką aplikacją, która umożliwia pozyskanie tzw. funduszy norweskich. Jest konkurs, udało nam się terminowo te papiery wszystkie złożyć. Wystąpiliśmy o środki na po prostu remont w tym zakresie, o którym mówiłem, czyli tym zakresie, który zawiera się w tym pozwoleniu otrzymanym. No i zobaczymy, jeżeli minister, który jest operatorem dla tego programu, uzna, że to jest wart wsparcia projekt, to myślę, że będziemy mogli ruszyć. Jeżeli nie, no to oczywiście pewne rzeczy się opóźnią. Natomiast myślę, że no już bardzo dużo zostało zrobione, łącznie z tym, że zostały wydatkowane już pewne pieniądze, no bo to jest zakup hali, co oczywiście odbyło w pakiecie, tym niemniej trzeba było ją kupić. To jest, zostały też wykonane podziały geodezyjne, to jest wykonanie inwentaryzacji, wykonanie projektu. Ten projekt zawiera również ekspertyzy techniczne dotyczące stanu technicznego tego budynku. No i przepracowaliśmy już wiele godzin jako zespół, więc myślę, że zbliżamy się do jakichś bardziej już konkretnych wizji. Postawiliśmy sobie taki cel, że w przyszłym roku będziemy wiedzieć, co chcielibyśmy pokazać. Docelowo to Muzeum Hutnictwa ma być oddziałem chorzowskiego, istniejącego w tej chwili muzeum. Czy będzie tam również miejsce na ekspozycję o naszym mieście, o historii Królewskiej Huty, bo tego typu wystawy niestety nie ma w muzeum? Nie, myślę, że w tym muzeum takiego miejsca nie będzie. Tutaj bardzo ściśle profilujemy. Nie ma takiej wystawy w muzeum, nie chcę mówić tutaj za panią dyrektor, ale z prostej dosyć przyczyny. Muzeum ma bardzo szczupłe warunki lokalowe. To jest oczywiście rzecz warta zastanowienia, dlatego że muzeum posiada zbiory dotyczące historii Królewskiej Huty, historii Chorzowa, bardzo ciekawe zbiory. Jest tylko kwestia odpowiedniej ekspozycji. Tutaj akurat nastawiamy się tylko na hutnictwo, ale też z takiej przyczyny, że to nie ma być hutnictwo chorzowskie. To ma być Muzeum Hutnictwa ze szczególnym naciskiem na hutnictwo żelaza, ale ma to dotyczyć hutnictwa w ogóle w skali nie tylko województwa, ale całego kraju, hutnictwa żelaza. Po prostu takiego drugiego muzeum nie ma. No, chcieliśmy też również pokazać jakieś aspekty związane z hutnictwem metali nieżelaznych. Natomiast liczę na to, że walcownia cynku w Szopienicach stanie się takim miejscem, dlatego że przydałoby się kilka miejsc pokazujących historię hutnictwa, nie tylko jedno, tak to jak to jest z historią górnictwa. W Zabrzu mamy chociażby, samo Zabrze grupuje kilka miejsc, bo jest i kopalnia Guido, i skansen Królowa Luiza, i będzie kluczowa sztolnia dziedziczna, jest jeszcze Muzeum Górnictwa Węglowego, także jest szereg miejsc, w których możemy się zapoznać jakby z pełną historią górnictwa, ale historia górnictwa też jest pokazywana w Chorzowie, między innymi przy szybie Prezydent, czy tam możemy też spojrzeć wstecz. Natomiast historii hutnictwa nie ma nigdzie pokazywanej, i ja widzę przynajmniej w tej chwili trzy potencjalne miejsca, które mogłyby pokazać kompleksowo historię hutnictwa. To jest oczywiście nasza hala po elektrowni Huty Królewskiej, to jest hala walcowni w Szopienicach. No i trzecim miejscem bez wątpienia powinien być Rudzki Wielki Piec.
Natomiast no, dlatego, że jakby to, co było powszechne w naszej przestrzeni, wielkie piece, zniknęło, został w centrum miasta tylko jeden. Także to teraz zależy w dużej mierze od Rudy Śląskiej, czy ona jakby podejmie to wyzwanie i czy uda się stworzyć jakąś ekspozycję kompleksową w oparciu o kilka miejsc. Myślę, że to też by dobre było dla regionu, że to hutnictwo pokazywane w kilku miejscach generowałoby ruch turystyczny również w innych miastach. Czy liczy pan na to jako jeden z pomysłodawców tego Muzeum Hutnictwa, że ten obiekt w przyszłości będzie wpisany na szlak zabytków techniki i wzbogaci ofertę Chorzowa w tym zakresie? Znaczy, liczę na to bardzo mocno, natomiast przyznam się, że wykonałem już pewne kroki w tym kierunku. Rozmawiałem z panem Adamem Hajdugą na ten temat, który, jak wiemy, z ramienia Urzędu Marszałkowskiego jest takim ojcem tego szlaku. On jak najbardziej akceptuje tą propozycję, ja mu to wszystko przedstawiłem. Natomiast mam nadzieję taką, zobaczymy, czy to się uda, ale mam nadzieję, że uda się zaprezentować ten obiekt jako obiekt towarzyszący już podczas przyszłorocznej industriady. To oczywiście zależy od bardzo wielu czynników, bo wiadomo, że to musi być obiekt, do którego możemy w sposób bezpieczny wpuścić widzów i coś im zaprezentować. Aczkolwiek uważam, że jest to bardzo możliwe, że jeżeli nie w przyszłorocznej, to za dwa lata, ale bardzo liczę na to, że w przyszłym roku na Industriadzie, czyli podczas Święta Szlaku Zabytków Techniki, będzie można ten obiekt zobaczyć i nie będziemy go już tylko oglądać na zdjęciach albo w telewizorze, bo kto będzie chciał, będzie mógł na żywo ten obiekt zobaczyć i zwiedzić.